Tak, we Francji. Przyszliśmy, żeby tutaj zjeść lody. To miała być kolacja. Przepraszam, lody, a to nie może być jako kolacja, to tak? To może być i deser jako kolacja. Pod wieczorem tak zwany. Dobra, coś do picia kole. I to wszystko, dziękuję. Z lodem, z cytryną, kolacją. Bardzo dziękuję. Ja poproszę sok dyfusowy z lodem i wodę nadzwaną. Bardzo dobre. Proszę. Nie, to nie mi. Dziękuję. To wy co potem koło ciebie? Czy ty dymo miałeś? No. Pociąg. Łukasz, czekaj. Puść mnie na chwilę. O tu cię postaw, nie wiem, czy ci było wygodnie. Łukasz, ale tu nie mam czas, żeby jemy, aby jeść. Mamy rozmawiać przy jedzeniu. Ale chyba, nie wiem. Ale wyobraź sobie tak, ja jem i ktoś rozmawia przy jedzeniu. Czy to nie jest dobre zachowanie? Ale byle czaulacik tak nie jest. Ludzie jedzą i rozmawiają, to nie jest normalne. Ja się głupo czuję. Teraz. Ludzie przychodzą do restauracji po to, żeby rozmawiać ze sobą, a nie po to, żeby siedzieć. Darzę się z poprzednim i wyjść do restauracji. Powiem ci, że w restauracji to się można rozmawiać prawie o wszystkim. Nie o wszystkich rzeczach, bo to nie jest miejsce na takie rzeczy, ale prawie o wszystkim. Nie mówię, że o wszystkim, tylko prawie o wszystkim. Wow! Boże, jaka wielka łycha mi da. I jaka ta... Super. Okej, powodzie sobie przykleić. Dobrze, kobieto. Pomogę. No i dalej, bo się nie zrobię. My mamy rozmawiać jakoś, ale nie wiem o czym. O wszystkim. Niech to mówi do mnie, ja nie wiem. O czym tylko ludzie dorośli rozmawiają, o czym? Nie wiem, o seksie? Nie, raczej nie. Nie o tych sprawach, rozmawiają o czym. Jak w pracy, rozmawiają. Rozmawiają o tym, co dzisiaj robili, rozmawiają. Samotność to jest najgorsza rzecz. Wokół kochanej osoby najbliższej. Za rok możemy się pobrać. A kto wie, możemy wziąć ślub. Możemy zaprosić gości. Tylko, że jest jeden problem. Jaki? Z mieszkaniem, zapłaceniem prądu, światła, wszystkiego. Jak my sobie radę damy? Nie wiem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nas czekają trudne, naprawdę bardzo trudne wyzwania.
Ja żałuję, że to nie trwa wiecznie. A chciałoby się, żeby to trwało, trwało i trwało. Całe wieki.